żebym ci słaby. O tym wiedziałem już w szkole. Dla współuczniów był więcej niż zwykłym kolegą. Więc cel sobie wytyczył i wytężał wolę. Młodzieńcze lata spędził w znoju i mozole. Co z tego? Duch Platona zaśpiewał. Co z tego? Książki, które napisał, znikały spod lat. Po już latach zdobył bez trudu większego dość pieniędzy, by co dzień móc jadać obiady i przyjaciół w potrzebie nieskąpiących rady. Co z tego? Duch Platona zaśpiewał. Co z tego? Spełnił mu się wreszcie każdy sam szczęśliwy. Miał żonę, córkę, syna, dom i ptaki w sierpę z ogródku, gdzie mógł sadzić kapustę i śliwy. Wokół siebie poet w orszach hałaśliwy. Co z tego? Duch Platona zaśpiewał, co z tego? Spełniłem swe zadanie. Pomyślał na starość. Zgodnie z dziecięcym planem, całe życie zbiegło. I choć głupcy się wściekali, wykazałem stałość. I czymś tam przecież osiągnąłem doskonałość. A duch Platona jeszcze głośniej zaśpiewa. Co z tego? I aby dodać finezji trwającej chwili, zapraszamy do nas tegoroczne abiturientki Annę Kisiel, Dominikę Pyrnek, Julię Adamczyk, prowadzone przez panią Dorotę Ochwalenę. Tancerki wielokrotnie umilały nam czas spędzany w szkole. Towarzyszyć im będzie...